na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Spotkania prezydenta z mieszkańcami. Pokazy na lodzie. Dobrze się czyta. Mieszkańcy czterech osiedli mieli okazję spotkać się na otwartych spotkaniach z prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą. Przez cały tydzień przedstawiciele władz miasta omawiali z mieszkańcami problemy dotyczące osiedla uzdrowiskowego, piastowskiego, Solno i Starego Miasta. No, za nami cztery spotkania z mieszkańcami. Najpierw powiedzmy o tym, że te spotkania odbywały się według jakiegoś scenariusza. Tak, zapraszamy od godziny, codziennie spotykaliśmy się od godziny 16.30 z mieszkańcami. Od tej godziny dostępni byli urzędnicy, przedstawiciele spółek, aby móc w takim właśnie bezpośrednim kontakcie stolikowo rozmawiać z przedstawicielami poszczególnych wydziałów merytorycznych i by pracownicy byli dostępni, udzielali wszelkich informacji i odpowiedzi na zadawane pytania. I taki schemat jest na każdym spotkaniu właśnie prezydenta z mieszkańcami. Przez pół godziny jest możliwość w jednym miejscu mieć dostęp do wszystkich urzędników. A później od godziny 17 zaczynało się już to bezpośrednie spotkanie prezydenta z mieszkańcami danych osiedli. I na koniec wspólna debata z mieszkańcami. No właśnie, co te spotkania pokazały? To jest przegląd wszystkich kwestii, tych najważniejszych, które dotyczą mieszkańców danego osiedla, bo wiadomo, na każdym osiedlu jest inna specyfika różnych problemów, które są podejmowane. I tutaj jest rozmowa na te tematy, które najbardziej mieszkańców interesują. Prezydent przypomina, jak przebiegały te spotkania w poprzednim roku, jak dane poszczególne sprawy zostały załatwione. Informuje o planach, zamierzeniach, inwestycjach, informował mieszkańców na danym osiedlu, jakie będą przeprowadzane właśnie w ramach danego osiedla, ale też właśnie podczas tych bezpośrednich rozmów, spotkań dowiadywał się od mieszkańców na temat bieżących spraw, które trzeba poruszyć, którymi trzeba się zająć. I to jest takie właśnie bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami, dialog, rozmowa na tematy te najbardziej ważne, istotne dla danego osiedla. A jesteśmy w parku salankowym przy Stawku, gdzie właśnie trwa akcja Bezpieczna Feria. W ramach tej akcji takie służby jak Komenda Powiatowa Policji, Straż Pożarna czy Kruszwicki WOPR pokazują, informują o zasadach, ważnych zasadach, które mogą uchronić nas przed różnego rodzaju zagrożeniami właśnie w czasie ferii. No tak, jesteśmy w pięknych zimowych okolicznościach przyrody, rozpoczęcie ferii. O jakich zasadach przypominacie, zasadach bezpieczeństwa? No przede wszystkim apelujemy nie tylko do dzieci, do młodzieży, którzy będą tutaj odbywać te ferie. Myślę, że w sposób oczywiście przemyślany, zaplanowany i bezpieczny, ale też do rodziców i do opiekunów, aby nadzorować swoje dzieci, w jaki sposób spędzają ten czas w ferie. No najważniejszą rzeczą jest to, że jeśli feriowicze będą wychodzili tutaj właśnie na świeże powietrze, będą gdzieś planować, że tak powiem, różnego rodzaju uprawianie sportów zimowych, a będzie ku temu aura zimowa, no to trzeba pamiętać o pewnych zasadach, które no, są jakby takimi zasadami, o których trzeba pamiętać codziennie, a jednocześnie też no, przygotować się do tego wypoczynku. Chodzi przede wszystkim o to, że jeśli będą organizowane różnego rodzaju ślizgawki, to na pewno gdzieś z dala od jezdni, zjazdy z górek, na pewno też z takich wzniesień, które nie znajdują się przy jezdniach. No i oczywiście pamiętajmy o tym, żeby nie wchodzić na zamarznięte akweny, korzystajmy z lodowisk sztucznych, myślmy, w jaki sposób spędzamy ten czas, jak się bawimy, aby nikomu nic złego się po prostu nie stało. Tutaj mówimy o wypoczynku na świeżym powietrzu, ale wiadomo też, że wielu młodych spędza czas przed komputerem. I tu też mogą czyhać pewne zagrożenia. No i właśnie, internet i komputer to jest coś takiego fajnego, co pozwala nam miło spędzić czas, ale niestety też niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to warto pamiętać o tym, aby tak zachowywać się, korzystając właśnie z tych możliwości technicznych, aby
nie stać się ofiarą cyberprzemocy, ale też i sprawcą tej cyberprzemocy. Różnego rodzaju przejawy cyberprzemocy polegają między innymi na tym, że no niektórzy, jeśli chodzi o osoby nieletnie, zdarza się, że obrażają kogoś przez internet, że publikują różnego rodzaju na przykład filmiki obraźliwe, zamieszczają je w sieci. No i stąd po prostu są potem jakieś konsekwencje, które niestety trzeba ponieść, bo odpowiadać trzeba przed sądem dla nieletnich. Jeszcze jedna kwestia. Wielu będzie wyjeżdżać. Też przypominamy o tym, że Wydział Ruchu Drogowego prowadzi tak zwane kontrole autokarów. Jak co roku okres ferii jest dla nas wytężonym czasem służby. Jest więcej patroli na ulicach naszego powiatu. No i przede wszystkim ruch drogowy też oczywiście podczas tych ferii planuje kontrolę autobusów i autokarów, które będą przewoziły dzieci i młodzież na wypoczynek. Jeśli ktoś z organizatorów planuje właśnie taki wyjazd, to warto skontaktować się z ruchem drogowym i po prostu poprosić o taką kontrolę. Policjanci ruchu drogowego skontrolują nie tylko kierowcę, ale również autokar, sprawdzą dokumenty kierowcy, jego trzeźwość i wtedy mamy po prostu ten komfort, że pojazd i kierowca no, są w porządku. W czasie ferii w mieście i w powiecie będziecie też prowadzić różnego rodzaju akcje czy patrole, będą też się pojawiać i patrzeć na zachowanie młodych ludzi. No oczywiście tak, no przede wszystkim no, ta świadomość tego, że no, nie należy oczywiście tutaj wchodzić w konflikt z prawem, zachowywać się w sposób prawidłowy, żeby nie trzeba było potem się za to tłumaczyć. Wszelkie jakieś sytuacje związane z wykroczeniami czy z czynami karalnymi, jeśli chodzi o osoby nieletnie, no będą tutaj po prostu sytuacje tego typu, że będą osoby pociągane do, jakby będą wyciągane konsekwencje. No i przede wszystkim zachęcamy do tego, aby ten wypoczynek podczas ferii zaplanować, przemyśleć, no powiadomić osoby również dorosłe, opiekunów, rodziców, w jaki sposób planujemy wypoczywać, jak spędzać czas, w jaki sposób się bawić, żeby nic po prostu złego nikomu się nie stało. No tak, zimowy wypoczynek to różnego rodzaju szaleństwa na śniegu, na stokach i tutaj też przypominacie o pewnych ważnych zasadach. Tak, jak co roku tutaj policja apeluje o rozwagę, spokój na stokach. Pamiętajmy, żeby bawiąc się zachować trzeźwy umysł i trzeźwość ciała oczywiście jak najbardziej. Tutaj przypominamy o zasadach, które też są spisane w dekalogu organizacji narciarskich. Policjanci, którzy pełnią służbę w czasie ferii na stokach, przypominają te zasady, a są one dość proste, a czy bardzo ważne, polegają przede wszystkim na tym, że pamiętajmy o tym, żeby dobrać trasę stoku, trasę zjazdu do naszych umiejętności, pamiętajmy o tym, że należy być bezwzględnie trzeźwym, dzieci poniżej 16 roku życia muszą posiadać kask podczas zjazdu, a także pamiętajmy też zwyczajnie o zdrowym rozsądku, brawurę zostawiamy w domu, a myślę, że wtedy wyjazd wypoczynkowy będzie bezpieczny i udany, tak żebyśmy dobrze wspominali ten okres jako fajnie, intensywnie i bezpiecznie spędzony czas. W ramach imprezy Bezpieczne Ferie na jednym ze stawów w Parku Solankowym odbył się pokaz ratownictwa na lodzie. No właśnie, dzisiaj konkretne działania na lodzie tutaj w Solankach. Co chcecie pokazać? Co pokazujecie? Przed czym przestrzegacie? Pokażemy przede wszystkim systemy ratowania, które wypracowaliśmy w Straży Pożarnej. Dwa podstawowe systemy, które pozwalają nam na szybką reakcję, szybkie działanie, gdy trzeba podjąć poszkodowanego z lodu oraz, co chyba ważniejsze, jak pomóc sobie, pomóc osobie poszkodowanej, która znalazła się pod lodem, a nie ma tych służb, bo każdy z nas może być w takiej sytuacji. Wtedy pokażemy, jak domowymi, w cudzysłowie, domowymi sposobami sobie radzić w takich trudnych sytuacjach. Muszę zapytać, najważniejsze zasady w momencie, kiedy ktoś idzie sobie po lodzie i ten lód się zarwie. Co wtedy robić, jeżeli jesteśmy świadkami, albo jeżeli niestety, no, to my właśnie kąpiemy się w tej zamarzniętej wodzie. Najpierw trzeba zacząć od tego, żeby nie wchodzić na lód. Nie wchodzimy na lód, który jest nam nieznany. Jeżeli są to ślizgawki wykonane na boiskach, lodowiska, jesteśmy w miarę bezpieczni. Mówię o załamaniu lodu, więc nie ma opcji takiej, żeby tam się coś pod tym względem stało. Natomiast jeżeli wchodzimy na staw, od razu przestrzegam przed wchodzeniem, nie zalecam tego i absolutnie odradzam, nie zakazuję. Ale jeżeli się taka sytuacja zdarzy, to przede wszystkim należy
zachować spokój. Wiem, łatwo powiedzieć, ale jednak trzeba zachować spokój. Starać się położyć na wodzie, delikatnie wciągnąć na lód lub czekać na pomoc, trzymając się kry. Osoba, która znajdzie się w sytuacji odwrotnej, czyli jest w momencie załamania się tego lodu na brzegu i widzi tego poszkodowanego, nie ma prawa, i to mówię zupełnie odpowiedzialnie, nie ma prawa wejść na ten lód, gdyż prawdopodobnie również za chwilę stanie się ofiarą. W związku z tym wykorzystuje różne metody podania czegokolwiek, żeby ta osoba poszkodowana w miarę jak najszybciej, żeby jeszcze, póki jeszcze nie zmarznie, żeby złapała się kija, powiązać kurtki, szaliki, paski, cokolwiek, co liny, jeżeli się ma oczywiście, cokolwiek, żeby można było podać, żeby ta osoba przy pomocy tego urządzenia prowizorycznego wydostała się na brzeg. Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Dobrze się czyta. Mariola Stachowska. Aneta Muskała. Chciałabym dzisiaj zaproponować rodzicom książkę dla młodszych czytelników autorstwa Agnieszki Frączek pod tytułem Sprężynek. Autorka znana jest dobrze rodzicom z wierszy dla dzieci, takich jak na przykład Banialuki do zabawy i nauki, Berek Literek, czyli Psoty od A do Z, czy chociażby Struś na cisie i inne fisie. Wiersze pełne językowych wygibasów, zabawy, rymów, łamańców językowych. Dzisiejsza propozycja jest troszkę inna. Jest to książka o ekologii, ale dla młodszych dzieci. Krótkie opowiadania przeplatają się z wierszami, rymowankami. Sporo tutaj informacji. Maluchy po raz pierwszy być może usłyszą, dlaczego powinniśmy oszczędzać prąd elektryczny, wodę, albo dlaczego trzeba segregować śmieci. Wiedzę zawartą w książce uzupełnia słowniczek wybranych, dostosowanych do wieku czytelnika pojęć ekologicznych. Serdecznie polecam. Na pewno każdy z Państwa zna historię o psie, który jeździł koleją. Teraz przyszedł czas na Lolka, autorstwa Adama Wajraka. Kim właściwie jest Lolek? Lolek to kudłate stworzenie o wielkim sercu, ale bardzo trudnej przeszłości. Ma jedno, równie wielkie marzenie – znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właściwych wcale nie jest łatwo, szczególnie w porze zimowej w okolicach Puszczy Białowieskiej. Co istotne, fabuła została oparta na prawdziwych wydarzeniach. Pierwowzorem Lolka jest pies, który niespodziewanie pojawił się w życiu autora i jego żony. Zwierzę, które niezaprzeczalnie zostało kiedyś przez ludzi skrzywdzone, na nowo stara się odbudować zaufanie, wiarę w człowieka i stłumić głęboko ukryte lęki. To prosta, ale niezwykle wzruszająca historia. W końcu nie bez powodu autor snuje swą opowieść raz z punktu widzenia człowieka, raz oczami psa. Dzięki temu wnikamy w psychikę obu postaci. Mimo iż historia ta została przedstawiona w formie bajki z pięknymi ilustracjami Mariusza Andryszczyka, o czym warto wspomnieć, to jestem pewna, że nikogo nie pozostawi obojętnym. Jest doskonałą lekcją zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Jak sam autor wspomina, każdy pies marzy o tym, by spotkać jakiegoś człowieka, a każdy człowiek marzy, by spotkać psa. Czasami wystarczy przypadek, a czasami trzeba się trochę rozejrzeć. Dlatego historia ta dedykowana jest wszystkim pieskom, które nie odnalazły jeszcze swojego człowieka i wszystkim ludziom, którzy nie odnaleźli jeszcze swojego psa. A tym, którzy się już odnaleźli, razem z autorem życzę dużo szczęścia. Kolejna propozycja, którą mam dla Państwa, szczególnie dla młodszych czytelników, to bajka o tym, jak błędny rycerz nie uratował królewny, a smok przeszedł na wegetarianizm autorstwa Łukasza
Olszackiego. Już na samym wstępie, a właściwie po jego braku, widzimy, że książka jest nietypowa. Wszystko, co ma w niej miejsce, dzieje się na odwrót. Zamiast kilku słów od autora możemy znaleźć ostrzeżenie, które sugeruje, że historia w niej opisana to wcale nie przelewki. Co więcej, pozycję wyróżnia to, że wciąga czytelnika w proces pisania książki. Już sam ten fakt jest bardzo interesujący i pobudza wyobraźnię młodego pokolenia. To interaktywna opowieść, która łamie wszelkie stereotypy. Oczywiście cała historia toczy się niezwykle dynamicznie i bardzo nietypowo. Otóż było sobie Królestwo Bajkoni, którym władał król Bożydar. Czasy jego panowania były bardzo spokojne, a jedynym zmartwieniem panującego było nieposłuszeństwo jego córki Nieradki. Oprócz owych postaci mamy tu również do czynienia z tytułowym smokiem. Gustaw, bo o nim tutaj mowa, to olbrzymi i przerażający gad, który w dniu przylotu do Bajkoni burzy całą harmonię. Porywa królewnę, więzi ją na szczycie góry, a król popada w niesamowitą rozpacz. Co wydarzyło się dalej? No właśnie, do królestwa trafia list, w którym Gustaw przyznaje się do porwania królewny. Sam próbuje zawrzeć korzystne dla siebie warunki umowy. Okup, jakiego żąda, jest równie niezwykły. Między innymi coroczny przydział 100 tysięcy landrynek, podróże zagraniczne i ubezpieczenie zdrowotne ze szczególnym naciskiem na opiekę stomatologiczną. Czy król spełni oczekiwania smoka i co stanie się z królewną? Tego zdradzić już nie mogę, ale serdecznie zachęcam do wypożyczenia pozycji i przeczytania książki.